W roku 1922 wychodzi pierwszy numer zwrotnicy, pisma awangardy krakowskiej, założonego i redagowanego przez Tadeusza Peipera, nazywanego papieżem awangardy. Propozycja Peipera konstruktywistycznej poezji pozostawała w pewnym związku z nowoczesnością, w związku dość istotnym i silnym, natomiast w związku jednocześnie nieoczywistym. Piper, czy koncepcja Pipera różniła się od koncepcji futurystów, którzy głosili kult maszyny, nowoczesności wynalazków techniki. Koncepcja Pipera miała być w założeniu projektem bardziej wyrafinowanym. I kiedy Piper pisał o początkach nowoczesności, to zwracał uwagę na to, że takim początkiem czy punktem kluczowym dla niego były lata I wojny światowej. W jednym z tekstów publikowanych na łamach zwrotnicy, mianowicie w artykule wstępnym do pierwszego numeru, Piper pisał, że wojna paradoksalnie niszczyła, ale jej straszne maszyny śmierci, cytuję, były obietnicą potężnych maszyn życia. Niszczyły twory cywilizacji środkami wyższej cywilizacji. Piper zwrócił uwagę na to, że wojna jakby była architektem wyścigu technologicznego. Ten, kto posiadał lepsze maszyny i lepsze urządzenia, ten miał przewagę, a ta lepszość wiązała się oczywiście z nowością. To był początek, natomiast lata powojenne dla Pipera jawiły się jako także czas pewnej modernizacji i jeśli chodzi o tę modernizację, to najistotniejsze wydawały mu się trzy elementy. Miasto, masa i maszyna. I tutaj dość istotna uwaga. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, iż ten program piperowski, program awangardy krakowskiej, był programem bardzo podobnym do programu futurystycznego. Jeśli zapytamy dzisiaj licealistę z Dolnego albo studenta filologii polskiej, to bardzo często na pytanie o awangardę krakowską odpowiada on, czy recytuje to hasło 3 razy M, miasto, masa, maszyna, dodając, zresztą myląc się w takim wypadku, że awangardziści próbowali gloryfikować miasto, masę i maszynę i że były to jakby podstawowe motywy ich poezji, że te elementy rzeczywistości stawały się tematem poezji. Otóż problem polega na tym, że koncepcja Pipera była bardziej wyrafinowana i bardziej złożona. I tutaj dotykamy właśnie pewnego ciekawego zagadnienia, to znaczy tego, w jaki sposób rzeczywistość nowoczesna korespondowała z samym tekstem literackim.
Otóż ambicją Pipera było tworzenie takiego tekstu, który byłby w pełni autonomiczny. Mówię tutaj o poezji. Piper zresztą nazywał wiersze poematami. Słowo poemat było dla niego równoznaczne ze słowem wiersz. A koncepcja autonomicznej poezji zakładała pewną niezależność od treści życiowych. Innymi słowy, poeci awangardy krakowskiej za Piperem twierdzili, że tekst powinien stanowić pewną całość samą w sobie, zamkniętą, prawda, i niezależną od elementów pochodzących z zewnątrz, elementów sytuujących się poza poezją. Jak zatem uzgodnić to z fascynacją wytworami nowoczesnej cywilizacji? Jak zatem uzgodnić to z fascynacją maszyną, prawda, i różnymi wynalazkami technicznymi? Otóż Piper w swoich tekstach teoretycznych sformułował taką zasadę równoległości. To znaczy postawił tezę, którą dałoby się streścić mniej więcej w ten sposób. Owszem, miasto, masa i maszyna to elementy bardzo ważne, to elementy inspirujące twórczość poetycką, ale tylko inspirujące. Piper wskazywał na to, że nowe czasy, duch nowoczesności, będzie oddziaływał na poezję. Zresztą zwracał uwagę na to już we wstępnym artykule do Zwrotnicy. Mianowicie zwracał uwagę na to, że ekonomia to jest jakby element, który bardzo mocno wpływa na w ogóle kształt życia społecznego, więc także na literaturę. Ekonomia, szybkość, prawda, dynamizm. W związku z tym nie ma możliwości takich, by poezja, która chce sprostać swojemu czasowi, jakby zupełnie abstrahowała od rzeczywistości zewnętrznej. I nie o to chodzi, by abstrahowała od tej rzeczywistości, tylko chodzi o to, by ta rzeczywistość była dla niej inspirująca, ale można powiedzieć w sposób pośredni. Kiedy Piper zastanawiał się nad kategorią miasta, opowiadał, że miasto jakby jest takim, można powiedzieć, obrazem nowoczesności, to mówił, że na miasto właściwie duża część społeczeństwa nie jest przygotowana. I podobnie dzieje się w przypadku nowej poezji, nowej wrażliwości. Więc konstruował taki obraz jakby światów równoległych, prawda, które inspirują się wzajemnie. Jakie były przyczyny, dla których miasto nie było przez długie wieki akceptowane? Według Pipera te były trzy takie kategorie przyczyn. Mianowicie jedna leżała w sferze idei, druga w sferze fizjologii i trzecia w sferze, którą można by nazwać przyczynami społecznymi. Co to znaczy w sferze idei? Otóż Piper stwierdził, że miasto ze swojej zasady zawsze było nowatorskie. Czy kształt miasta był odpowiedzią na potrzeby życiowe i wyrastał jakby z warunków ekonomicznych, w jakich te miasta funkcjonowały. W związku z tym miasto, czy jakby kształt miasta rozchodził się z wrażliwością estetyczną człowieka, bardziej konserwatywną, bo zmienność przestrzeni miejskich nie mogła być akceptowana z punktu od razu z miejsca przez ogół społeczeństwa. Dlatego też Piper zwrócił uwagę na taki specyficzny mechanizm, że w miastach ludzie cenią to, co jest stare, podczas gdy to, co jest stare, też było kiedyś odpowiedzią na potrzeby ekonomiczne, prawda, czy potrzeby życiowe. Tak więc wąskie uliczki miast, czy centra miast, mówi, kiedyś były także brzydkie w oczach współczesnych, teraz stają się piękne. Zatem istnieje pewna nierównoległość przyzwyczajeń masowego odbiorcy i owej nowatorskiej natury miasta. Oczywiście Piper tego nie dopowiadał, ale można wnioskować, że taką nowatorską naturę ma także awangardowa poezja.
Więc są to światy w jakimś sensie niezależne od siebie, a jednak, jak powiedziałem, wzajemnie się inspirujące. Dalej, Piper twierdził, że także te przyczyny natury fizjologicznej są ważne. To znaczy człowiek przyzwyczajony był do lustrowania otwartych przestrzeni, kiedyś powiadał. Tutaj pozwalał sobie nawet na takie paranaukowe dywagacje. Mówił o tym, że mięśnie gałki ocznej ludzkiej są przystosowane do właśnie tych otwartych przestrzeni, czy były przystosowane. Że natura była punktem odniesienia dla człowieka, że piękno wiązano z pięknem pejzażu, a nie z pięknem przestrzeni zurbanizowanej. W związku z tym pojawiał się kolejny kłopot, no, i to miasto było odrzucane. No i wreszcie przyczyny natury społecznej. Mianowicie kulturę tworzyły do tej pory warstwy uprzywilejowane, niezwiązane z miastem. Mieszczaństwo po rewolucji francuskiej według Pipera wyemancypowane w wieku XIX było atakowane także od dołu, z góry i z dołu, prawda? To znaczy jakby ze strony tych warstw feudalnych wcześniej, a później socjalizm był tym, co jakby podważyło status warstwy mieszczańskiej. Ale, zauważał Piper, na początku XX wieku mieszczaństwo zyskało większe znaczenie i przejęło też rolę mecenasa sztuki. Także ze względów ekonomicznych to się działo, ale to już zupełnie inna sprawa. Co w takim razie Piper sądził o mieście współczesnym? Otóż powiadał, że miasto to zaczyna być budowane na sposób planowy. I tutaj oczywiście jego tezy zbiegały się z postulatami funkcjonalizmu w architekturze. Zaczyna być budowane w sposób planowy, w związku z tym ludzie, społeczeństwo jakby przyjmują tę rzeczywistość zurbanizowaną jako rzeczywistość bardziej naturalną. Wreszcie mówił, że czy zauważał, że coraz bardziej też fizjologia człowieka przystosowuje się do rzeczywistości miejskiej. Tutaj zresztą dość ciekawa historia, mianowicie Piper powiadał, że no, fizjologiczne przyczyny to przyczyny wzrokowe, ale też związane z procesem oddychania. Miasto nie zapewnia możliwości tego rodzaju, które zapewniała natura. Co należałoby zatem zrobić? I tutaj pojawia się taka trochę fantastyczna koncepcja Pipera, który zakładał, że być może w przyszłości zbudowane zostaną w miastach tlenociągi. Podobnie jak gazociągi czy wodociągi, które to tlenociągi będą doprowadzały powietrze świeże z górnych warstw atmosfery albo z lasów odległych od miasta. I ów tlen będzie rozprowadzany i sprzedawany trochę tak jak właśnie inne media, jak gaz, jak elektryczność. No, oczywiście to się nie ziściło, ale można powiedzieć, że to taki zalążek ekologicznego myślenia w przypadku Pipera. No i oczywiście też jakby te warunki społeczne się zmieniły. Piper twierdził, że miasto staje się jakby synonimem nowego piękna. Nowego piękna poprzez swoją celową strukturę. W mieście z kolei zauważał, istotna jest masa. Przy czym Piper, mówiąc o masie, wyróżniał jakby dwa jej rodzaje. Masa społeczeństwo i masa tłum. Kiedy mówił o masie społeczeństwie, to zwraca uwagę, że organizm społeczny, jeśli chodzi o cywilizację nowoczesną, jest niesłychanie złożoną strukturą i że jest jego budowa jest budową organiczną. To znaczy taką budową, w której związki pomiędzy poszczególnymi jednostkami w obrębie społeczeństwa, i tutaj w grę wchodziło myślenie ekonomiczne właśnie, są coraz bardziej odległe, coraz mniej uchwytne. Ale jednocześnie Piper powiadał, że te związki są coraz bardziej ścisłe. Jest to pewnego rodzaju paradoks, który można tłumaczyć w dość prosty sposób. Otóż jednostki, które wytwarzają pewne dobra, jakby nie wiedząc o sobie, sytuując się w jakichś odległych rzeczywistościach społecznych względem siebie,
jednocześnie kooperują ze sobą, być może nawet o tym nie wiedząc, stanowiąc część tego wielkiego, wspaniałego, jak powiadał, organizmu, jakim jest struktura społeczna. I podobnie, i tutaj właśnie dotykamy tej kwestii autonomii sztuki, czyli takich nieoczywistych inspiracji. Podobnie, zakładał Piper, powinno wyglądać dzieło literackie, podobnie powinien wyglądać poemat. To znaczy, poemat, czy jednością poematu jest funkcjonalność wszystkich elementów dzieła, prawda? Ich współistnienie. Każdy z nich jest potrzebny, każdy z nich, żadnego z nich nie można usunąć. A jednocześnie w tekście literackim powinny znaleźć się tylko takie elementy, które tam są koniecznie potrzebne. Czyli taki dogmatyczny funkcjonalizm. Tekst, wiersz powinien być pozbawiony ozdobników, ponieważ rządzi nim zasada ekonomii językowej. Prawda? Podobna zasada jakby rządzi społeczeństwem wytwarzającym pewne dobra. No i tutaj znowu mamy tę zasadę równoległości jakby dwóch światów. No i wreszcie, kiedy Piper mówi o maszynie, to wchodzi w polemikę z futurystami. Mianowicie futuryści, dla których maszyna była bardzo istotnym punktem odniesienia, zbudowali wiele utworów na właśnie takim akcie gloryfikacji, czy wręcz ubóstwienia, przebóstwienia maszyny. A Piper powiada tak, tutaj nie chodzi o to, by o maszynie opowiadać w tekście, by maszynę gloryfikować. Podobnie jak w przypadku miasta, Piper twierdził, że istotne jest przytakiwanie najgłębszej istocie miasta, a nie obieranie miasta jako tematu dla literatury. I to jest ta różnica, która dzieli konstruktywizm awangardy krakowskiej od futurystów. Właśnie zwrócenie uwagi na tę nieoczywistość związków tekstu literackiego ze światem zewnętrznym. Jeśli chodzi o maszynę, to zakładał Piper, że maszyna nie może być ani bóstwem, ani wzorem nawet do naśladowania. Prawda? Powiadał, jedni, tak jak futuryści, czynią z maszyny sobie bóstwo, prawda? Inni, nazywał ich purystami, czynią z maszyny wzór do naśladowania. A Piper wybierał jeszcze inny wariant. Powiadał, maszyna nie może być ani wzorem, ani bóstwem, tylko sługą człowieka. W jaki sposób może być tym sługą i w jaki sposób maszyna może wkroczyć do świata sztuki? Otóż Piper uważał, że można potraktować maszynę jako jeden z elementów dzieła sztuki. I podawał różne przykłady takich rozwiązań. Bardzo prosty z dzisiejszego punktu widzenia przykład to rzeczywistość, w której rzeźba jako wytwór artystyczny dzięki maszynie może na przykład obracać się wokół swojej osi, prawda? I dzięki temu mamy do czynienia jakby z dynamicznym oglądem przez odbiorcę właśnie dzieła sztuki rzeźbiarskiej. Nie musi on obchodzić dookoła tej rzeźby i oglądać. Ona sama jakby ukazuje mu różnego rodzaju aspekty swojej struktury. Piper poszedł jeszcze dalej, powiadał. Oto wytwory nowoczesnej techniki, wytwory nowoczesnego przemysłu mogą doprowadzić nawet do tego, że nie tylko w tak prosty sposób można prezentować dzieło sztuki. Otóż ideałem by było, żeby poszczególne elementy rzeźby już nie, prawda, jako podstawa maszyna tu miałaby funkcjonować, która tylko obraca tę maszynę, ale by poszczególne elementy rzeźby były elementami, które dynamicznie się zmieniają w trakcie odbioru, prawda? To znaczy, by wprowadzić takie elementy maszynowe, które będą powodowały, że także, jak powiedziałem, ta struktura rzeźby w poszczególnych miejscach będzie ulegała przemianom. W ten sposób otworzy się, Piper powiada, na rzeźba na czas. Wreszcie
Kolejnym takim przykładem dla Pipera był kinematograf. Prawda? I tutaj właściwie technika wkroczyła w pełni i najpełniej się realizuje ten związek techniki, nowych odkryć, ekonomii i dzieła sztuki, ponieważ Piper od początku uważał kino za sztukę, co w owym czasie jeszcze nie było przekonaniem powszechnym. Podobnie w teatrze. Teatr, powiada Piper, może być zmaszynizowany, począwszy od garderoby aktorów, aż po garderobę, w której zostawiają swoje okrycia, widzowie. No i wreszcie element może najbardziej zaskakujący, chociaż tutaj Piper był bardzo oszczędny. Mianowicie twierdził on, że maszyna może także zafunkcjonować, jeśli chodzi o dzieła muzyczne i poetyckie. Ale przezornie stwierdził, że by nie być posądzonym o akuszerstwo utopii, pozostawia to na razie jako pewnego rodzaju niedopowiedzenie. Często jednak podkreślał, że nie może być tak, by właśnie te wszystkie twory nowoczesnego społeczeństwa, wytwory jakby organizacji społecznej, wytwory techniki, prawda, świat zurbanizowanej przestrzeni, jak powiedziałem, były tematy. Chodziło tutaj o pogodzenie jakby dwóch perspektyw. Właśnie autonomii sztuki i jednocześnie tego, by ona odnosiła się właśnie do rytmu współczesnego życia. Dlatego Piper, kiedy tworzył teorię poezji, swoją własną, to podkreślał, że tekst ma być zorganizowany właśnie w podobny sposób, jak zorganizowane są te trzy elementy, prawda, o których wcześniej wspominałem: miasto, masa i maszyna. Ma być doskonale sfunkcjonalizowany i, prawda, tworzyć jakby pewną całość, która na pewno nie jest całością, powiedzmy, w konwencji realistycznej. Prawda? Realizm to chwyt, to rzeczywistość, która należy do przeszłości. Teraz dzieło sztuki powinno być autonomiczne, a jednocześnie, jak powiedziałem, paradoksalnie nie odbiegać od ducha współczesności, realizować jakby, czy pokazywać wrażliwość nowoczesnego człowieka. A ta wrażliwość nowoczesnego człowieka polega na tym, powiadał Piper, że odrzuca on bezpośredniość wyrażania, że mówi w sposób pośredni, że jakby pseudonimuje uczucia własne. Proza nazywa, a poezja pseudonimuje. Proza mówi: jestem smutny, a poezja mówi: niebo osiadło głodne na ziemi, jak mysz na westchnieniu. I teraz oczywiście ta wielopiętrowa metafora, niebo osiadło głodne, jak mysz na westchnieniu, prawda, no była nie do przyjęcia dla dużej części publiczności literackiej, którzy wybierali wiersze na przykład z kamandrytów, a nie poetów awangardy krakowskiej. Można by powiedzieć, że ten zamysł piperowski, by literatura w jakiś sposób towarzyszyła duchowi nowoczesności, on był jakby do pewnego stopnia wewnętrznie sprzeczny. I dlatego Piper sformułował taką oto tezę, że poezja dzisiaj to poezja dla 12, ale ta poezja dla 12 może kiedyś stać się poezją dla 12 milionów. I jakby przekonania o tym, że poezja jest, czy twórczość literacka jest zgodna z zasadami ekonomii, Piper przeszedł do idei socjalistycznej, twierdząc, że w przyszłości, kiedy dzięki właśnie nowemu socjalistycznemu ustrojowi społeczeństwo uzyska, czy będzie miało więcej czasu, prawda, ponieważ wyeliminuje się w procesie pracy wszelkie marnotrawstwo tego czasu, no to ten czas zostanie przeznaczony na konsumpcję sztuki. I tutaj, proszę Państwa, oczywiście przechodzimy od kwestii właśnie związków literatury z ekonomią i przemysłem do pewnej utopii społecznej, która w oczach Pipera jawiła się jako coś, co
warto było wejść i w co warto byłoby zrealizować. I wreszcie, proszę Państwa, same teksty, same wiersze, same teksty poetyckie Pipera, które właściwie były realizacją jego doktryny, w których wprost jakby rzeczywiście ani miasta, ani wytwory techniki, poza pewnymi wyjątkami, tak jak na przykład wiersz z Górnego Śląska, prawda, nie były jakby na pierwszym planie, tylko właśnie stanowiły pewnego rodzaju kontekst. Natomiast inni poeci awangardy krakowskiej nie byli już tak rygorystyczni jak Piper i w ich utworach te elementy, nazwijmy to tak, maszynowo-przemysłowe, pojawiały się częściej. Myślę, że kluczowym elementem była tutaj twórczość Przybosia, który w 1925 i 1926 roku wydał dwa tomy poetyckie, Śruby i Oburącz. I w tych tomach, jak pisał kiedyś Jerzy Kwiatkowski, takie trzy podstawowe motywy, to był motyw koła, elektryczności i rozruchu. Prawda? I w związku z tym można mówić o takiej wręcz fascynacji tym wszystkim, co nowoczesne, procesami, które zachodzą w rzeczywistości rozwijającego się przemysłu. I co więcej, jakby Przyboś jeszcze heroizował wysiłki, zbiorowy wysiłek uprzemysłowienia i postępu. Wszystko, co służy tej nowoczesnej cywilizacji, w takich wierszach jak na przykład o elektryfikacji czy w tytułowych Śrubach, to jest wspaniałe i piękne. A zatem, proszę Państwa, awangarda krakowska to grupa twórców, zresztą tu można mówić też o innych autorach, o Brzękowskim, o Jalu Kurku, czy poetach następcach awangardy krakowskiej, o debiutanckich tomach Józefa Czechowicza. Otóż awangarda krakowska jakby stała w takim swojego rodzaju rozkroku. Z jednej strony właśnie to byli twórcy będący spadkobiercami takiej postsymbolistycznej teorii, która zakładała, że literatura z rzeczywistością, prawda, nie ma nic wspólnego. Z drugiej strony awangarda krakowska to grupa autorów, dla których ta rzeczywistość w jej wariancie nowoczesnym, w wariancie nowych prądów w ekonomii, w przemyśle, w życiu społecznym, to świat, który musi inspirować poezję i muszą istnieć te wzajemne zależności. Tyle, że te zależności nie są już tak bardzo proste. To znaczy, poeta czerpie ze świata, w którym żyje, prawda, z wytworów nowoczesnej techniki, inspirację, która przekłada się nie na temat, tylko przekłada się na strukturę tekstu.